Pogoda z dnia na dzień coraz bardziej zbliża się do tej letniej. Taki stan rzeczy bez wątpienia sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na wolnym powietrzu. Letnia aura towarzyszyła także kolarzom, którzy zebrali się wczoraj we Wróblówce, żeby wystartować w pierwszym etapie tegorocznego Podhale Tour, organizowanego przez Towarzystwo Cyklistów Orzeł. Jest to już szósta edycja Podhala Tour 2017 roku. No, co roku coraz bardziej się udoskonalamy organizacyjnie, zabezpieczamy to wszystko zgodnie z przepisami. No, zawodników coraz więcej. No i o dziwo, w tym roku nawet pogoda nam dopisała. Trasa dość długa, bo 72 km, górzysta. Różnica wzniesień 396 metrów. Piękna pogoda, możliwość sprawdzenia na stromych podhalańskich podjazdach oraz rywalizacja o kolarskie trofea przyciągnęła blisko 130 miłośników jednośladów. Przed wyścigiem rozmawialiśmy ze zwycięzcą ubiegłorocznej edycji o emocjach towarzyszących mu przed startem. Plany: obronić koszulkę lidera, dowieźć właśnie na dzisiejszym etapie koszulkę, obronić koszulkę lidera, dowieźć na metę. Pogoda się zapowiada bardzo dobra do ścigania, trasa bardzo selektywna, dwa razy podjazd pod ząb, na drugim przejeździe mamy premię górską, powinny być ataki i zapowiada się bardzo dobre ściganie. Okazało się, że założenia, o których mówił przed kamerą Adam Wójcik, udało się zrealizować w 100%. Ponownie poprosiliśmy o kilka słów przed kamerą, tym razem związanych ze zwycięskimi emocjami. Na drugim podjeździe pod Buc zaatakowaliśmy tutaj z kolegą Mateuszem i po prostu sukcesywnie powiększaliśmy przewagę. A z tyłu koledzy oglądali się na siebie, nie było współpracy, a my współpracowaliśmy dzielnie i dojechaliśmy do mety w ucieczce. Pracowaliśmy, powiększaliśmy przewagę. Zdobyliśmy przewagę na podjeździe, potem utrzymaliśmy ją tutaj na płaskim odcinku. No i finisz rozegraliśmy pomiędzy sobą. Dzisiaj kolega Adam niestety był mocniejszy troszkę ode mnie. Wczorajsze zmagania to dopiero początek tegorocznego Podhale Tour. Przed cyklistami jeszcze trzy etapy z zaciętej rywalizacji. Jakie niespodzianki przygotowali organizatorzy na kolejnym etapie? No, niespodzianką chyba będzie na drugim etapie 4 czerwca w Rabce Zdroju etap ze startem i metą. No i niespodzianka, jest to najdłuższy etap, jeśli chodzi o kilometry. Będzie liczył 104 km. Dotychczas nie mieliśmy tak długiego etapu, no ale myślę, że najlepsi zawodnicy dadzą radę w tym i pokonają to. No. Kolejne etapy będą również w Rabie Wyżnej 2 lipca i 16 lipca finał w Szpytkowicach. Będzie to jazda indywidualna na czas. Zarówno w Rabce, jak i w Rabie Wyżnej będzie to jeszcze jazda w peletonie. Podhale Tour z każdą edycją staje się coraz popularniejsze. Co roku przyciąga dziesiątki kolarzy, którzy walczą o zwycięstwo. Podhalańska ziemia, jak żadna inna, jest bardzo wymagająca. Jednak po zakończeniu wyścigu świadomość ukończenia tak trudnej trasy daje zawodnikom dodatkowy powód do dumy.